Jest rozwiązanie, które zastąpi nam dowód osobisty, kartę kredytową, rozwiązanie, które sprawi, że nie trzeba pamiętać PIN-u i rozwiązanie, które będzie autoryzowało transakcję i będzie podawało naszą identyfikację zamiast dowodu osobistego. Polega to na tym, że klient, przychodząc do placówki bankowej, zamiast identyfikacji swojej osoby poprzez podanie identyfikacji tożsamości, poprzez pokazanie dowodu osobistego, później złożenie podpisu pod transakcją gotówkową, tak naprawdę przyjdzie do oddziału banku, poda swoją tożsamość, przyłoży palec do czytnika biometrycznego, w którym już jest zarejestrowany obraz jego naczyń krwionośnych i w ten sposób zidentyfikuje siebie i później zautoryzuje tożsamość. Jest to rozwiązanie lepsze i wygodniejsze dla klienta. Nie ma potrzeby pamiętania PIN-ów, posiadania i przy sobie dowodu osobistego czy karty kredytowej. To rozwiązanie już we wrześniu jest dostępne dla klientów w 22 oddziałach banku BPH w ciągu następnych 2 miesięcy. Do listopada będzie wdrożone we wszystkich oddziałach własnych banku, to jest w 284 placówkach banku BPH. W tym roku będzie można identyfikować swoją tożsamość, czyli jeżeli klient przyjdzie do naszego oddziału, nie będzie konieczności pokazania dowodu osobistego. Od początku przyszłego roku poprzez tą technologię klient będzie mógł autoryzować wszelkie transakcje dokonywane w placówce, na przykład przelewy. To rozwiązanie jest bezpłatne, dostępne dla wszystkich klientów banku BPH. Ja mam nadzieję, że to rozwiązanie będzie też wdrażane w całej sieci akceptacyjnej naszego systemu tutaj bankowego w Polsce i tak naprawdę to jest udogodnienie dla klienta. Przede wszystkim jest to bezpieczeństwo. Bankomaty to jest kolejny krok w rozwoju tej technologii biometrycznej, która dzisiaj jest bardzo popularna na przykład w Japonii. Bankomaty też w przyszłości będą wyposażone w tego rodzaju czytniki, więc chcąc wyciągnąć pieniądze w przyszłości z bankomatu, nie będziemy musieli mieć przy sobie karty kredytowej czy też pamiętać numeru PIN. Wystarczy, że przyłożymy palec do czytnika w takim bankomacie. W przyszłym roku możemy się spodziewać pojawienia się w Polsce około 1000 takich bankomatów. Sieć bankomatowa w Polsce w tej chwili to 17 tysięcy bankomatów w sumie. Można się spodziewać, że tak jak w tej chwili banki współpracują ze sobą, jeżeli chodzi o akceptację kart kredytowych, czyli ja używając mojej karty, mojego banku BPH, mogę wypłacić pieniądze w innym banku, tak samo na tej samej zasadzie ma być oparta ta technologia i autoryzacja transakcji wzajemna pomiędzy bankami. Jest to dość duży koszt, bo jest to innowacja. Tu mówimy o dość dużej inwestycji banku. Natomiast jest to inwestycja w przyszłość banku. Mam nadzieję, że ona się spłaci w ciągu kilku lat.